kochani, hej, hej, witam Was bardzo gorąco w nowym filmiku, słuchajcie. I postanowiłam wprowadzić w tym roku projekt 22 na 2022 rok. Co oznacza, że wybrałam 22 produkty i tym razem skusiłam się na kolorówkę. Jak już mówiłam, mam ambitne plany zużyć dużo kolorówki w tym roku. Czy to się uda? To się wszystko okaże z biegiem czasu. Natomiast no, zastanawiałam się, co takiego mogłabym wybrać. Wybrałam dużo produktów, po które regularnie sięgam, bądź produkty, które po prostu już chciałabym zużyć i one są, niektóre z nich już mocno zużyte rzeczywiście, aczkolwiek nie są to produkty, które użyję 2-3 razy i na pewno trafią do denka. Znajdują się tutaj, słuchajcie, produkty, które aktualnie, czy może między innymi, znajdują się tutaj produkty, które aktualnie są też w moim projekcie zero. Oczywiście nie wszystkie, ale kilka takich produktów jest. Jak tak patrzę, to są chyba 3-4 produkty, które rzeczywiście w moim projekcie zero się znajdują, ale z jednej strony widać, że zależy mi bardzo na ich zużyciu i w ten sposób jestem w stanie się jeszcze bardziej zmobilizować. Z drugiej strony, no, będziecie też na bieżąco, można powiedzieć, jeżeli chodzi o tych kilka produktów z update'em, dlatego że co miesiąc robię projekt zero, który, słuchajcie, prawdopodobnie w lutym połączę już i zrobię pielęgnacyjny projekt zero i kolorówkowy projekt zero jako jeden filmik. Dobra, słuchajcie, przechodzimy. Jak mówię, jest tu tylko i wyłącznie kolorówka, nie ma pielęgnacji, dlatego że ze zużywaniem pielęgnacji nie mam jakichś wielkich problemów, ale no, z kolorówką wygląda to już troszeczkę inaczej. I zacznę od podkładów i myślę, że to nie będzie dla Was zdziwieniem, ponieważ już nieraz mówiłam, że chciałabym te dwa podkłady w końcu zużyć. To są podkłady z marki Zoeva, nazywają się Authentic Skin. I ja mam tutaj, słuchajcie, to są w ogóle podkłady rozświetlające. Ja mam dwa kolory. Jeden jest 020C Amazing, a drugi jest 050N Beautiful. Czyli jeden jest neutralny, drugi jest bardziej taki, no, powiedziałabym, wiecie co, ciężko mi powiedzieć. Neutralny ma być ten, a ten no troszeczkę niby taki różowy, no coś w ten deseń, jest bardzo jasny. Jest zdecydowanie za jasny, żebym go samego używała, a te z kolei kupiłam online, więc no jak widać troszeczkę, może w ten sposób Wam pokażę, trochę są już zużyte i ja aktualnie mam jeszcze moją bekę w projekcie zero, natomiast te chciałabym w 2022 roku zdecydowanie skończyć i jestem dobrej myśli, że rzeczywiście mi się to uda. Tym bardziej, że moja beka jest już na wykończeniu, tu już naprawdę dużo nie ma, więc niebawem będę mogła się zabrać za te produkty. Może być, że z biegiem czasu niektóre z tych produktów, które Wam dzisiaj pokażę, także trafią do projektu zero, więc poniekąd będę troszeczkę te projekty, całkiem możliwe, że ze sobą mieszać. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać, ale czy tak rzeczywiście będzie, to się okaże. Wybaczcie, muszę poprawić sobie futerko na siedzeniu, tak? Do tego, słuchajcie, jako trzeci produkt wzięłam jeszcze jeden podkład, który bardzo lubię i którego można powiedzieć, że zostało mi jeszcze 2/3. Jest to produkt od marki Max Factor. Jest to Miracle Second Skin Hybrid Foundation Hydrate Protect Renew Coconut Milk Pre-Probiotic Complex z SPF-em 20. Ja go mam w odcieniu 02 Fair Light. Taki o.
z pompeczką. Ja jak go kupiłam, robiłam test bodajże na kanale i powiem Wam, że on mi się bardzo dobrze sprawdzał, co po prostu sprawia, że nie chciałabym, żeby się zepsuł, aczkolwiek no ja jeszcze nie mam go rok, ja mam dopiero kilka miesięcy go. Mimo tego chciałabym go zużyć, ponieważ jeżeli uda mi się, to zostanie mi jeszcze, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery podkłady, pięć podkładów. Zostanie mi na zapasach, które no na pewno w międzyczasie też będę chciała używać. No powiem Wam, że w minionym roku, w 2021, zużyłam zaledwie 5 podkładów, rok wcześniej zużyłam ich dwa razy tyle, więc no zobaczymy, czy uda mi się zużyć te podkłady, które zużyć koniecznie bym chciała. Po podkładach, słuchajcie, wzięłam także dwa korektory. Jeden mam już dłuższy czas i generalnie nie ma go jakoś dużo, więc mam nadzieję, że będę mogła go zużyć. Mowa tutaj o korektorze z Catrice. Ja nawet nie wiem, czy one jeszcze w szafach Catrice są dostępne, powiem Wam szczerze. Jest to Instant Awake Concealer Cover Hydrate Anti Wrinkle. Mój jest w odcieniu 002 Neutral Fair i to są takie wykręcane korektory z gąbeczką. Wybaczcie, że usyfione, no ale był używany, akurat nie dzisiaj, ale był używany. Tutaj wiecie co, jego oryginalnie jest zaledwie 1,8 ml, więc mam, czy może jestem dobrych myśli, że szybko go zużyję. A drugi korektor dostałam w paczce od Ani, którą Wam już kilka miesięcy temu pokazywałam. I dostałam go w podwójnym wydaniu, że tak to nazwę, bo Ania myślała, że jest to ten korektor, za którym ja tak rozpaczliwie płakałam. Płakałam oczywiście w cudzysłowiu, że go marka Trended Up wycofała. Niestety to nie jest ten, tam były dwa i ten właśnie został w szafie Trended Up. On jest bardziej taki beżowy. To jest numerek 020, on się nazywa Under Eye Concealer and Base. I on także jest wykręcany w gąbeczce. Jak widać, był już przeze mnie używany. Natomiast tamten, który był wycofany, który został wycofany, to był numer 010 i on był bardziej taki łososiowy, przez co no dużo bardziej mi pasował. Tak więc to są kolejne dwa produkty. Przejdźmy może jeszcze, pozostając w temacie oczu. Baza pod cienie, baza, którą używam już od kilku miesięcy, jest to baza Rival de Lube Eyeshadow Base. Prezentuje się tak, o, i nie wiem, czy będziecie mogli zobaczyć, tu już są delikatne prześwity, ponieważ jak mówię, używam ją już od kilku miesięcy, ona jest bardzo wydajna. Mam jeszcze dwie inne bazy na zapasie, ale nie używałam żadnej, nie otwierałam. Chcę najpierw wykończyć tą. Ona generalnie od otwarcia ma tylko 6 miesięcy, a jej pojemność, słuchajcie, jeżeli znajdę, jeżeli gdziekolwiek tutaj jest podane, a chyba nie, no niestety nie. No ale to ma dość dużą pojemność i ja bym po prostu chciała tą bazę skończyć i myślę, że uda mi się to, bo jak mówię, jest to jedyna baza pod cienie, jaką używam, to wtedy zabiorę się za inne, tak? Produkt, który jest w moim projekcie zero, który był cały rok zeszły, miniony rok w projekcie zero i w dalszym ciągu w tym projekcie zero jest, jest to Gosh CCC Contour Cover Conceal. Jest to generalnie, słuchajcie, produkt, jest to rozświetlacz w kredce, który ja używam tylko i wyłącznie pod łuk brwiowy i przyznam Wam się szczerze, że ja już używam go no ze 2 lata co najmniej, a rok był w projekcie zero, jak mówię, jest dalej. Dużo go nie zostało, bo to co możecie zobaczyć,
Tutaj jest jeszcze obramówka plastiku, więc jego wiele nie zostało, ale z racji tego, że ja używam tylko i wyłącznie pod łuk brwiowy, no to nie zużywam go nie wiadomo jak dużo, więc podejrzewam, że spokojnie jeszcze będę go przez kilka miesięcy używać, ale chciałabym, żeby któregoś dnia pojawiło się w nim dęko. Zapomniałam Wam pokazać kolejny produkt, który także jest w moim projekcie Zero, którego zużywanie dość opornie mi idzie, nie wiem dlaczego, a mimo tego chciałabym go zużyć. Jest to baza z Essence Prime Plus Studio Poreless Plus Skin Blurring Putty Primer. I jest to primer bez silikonów. Nie wiem, ile go zużyłam, podejrzewam, że jego jeszcze sporo, gdzieś pewnie tyle go zużyłam, a reszta jeszcze jest. Nie wiem, jakoś zapominam wiecznie sięgać po ten primer i mam nadzieję, że jeżeli będę miała go w dwóch projektach, to zmotywuje mnie to bardziej do jego używania i sięgania po niego. Także ten produkt chciałabym zużyć. Co my mamy dalej? Słuchajcie. Dwa pudry, jeden w kamieniu, drugi z sypki. Ten z sypki używam aktualnie pod oczy i chciałabym go zużyć. Wybaczcie, że ja go tak zatrzymuję, ale widzicie, on będzie Was może oślepiał. Jest to puder marki Becca. Becca, no niestety, wyszła ze sprzedaży. Szkoda, bo to była naprawdę bardzo fajna marka. Ale to możecie zobaczyć, co pandemia zrobiła nawet z dużymi markami kosmetycznymi. Ja tutaj mam puder Hydra Mist Set and Refresh Powder. Puder, którego oryginalnie jest 10 gram. Ja go nie otwieram, chociaż otworzę, Wam pokażę. Nie zdziwcie się, dla tych nowych wśród Was, ja zawsze wyciągam te wieczka tutaj i maczam sobie gąbeczkę bezpośrednio w pudrze, bo tak po prostu używa mi się najlepiej. Uwielbiam ten puder i to był mój zapas, natomiast stwierdziłam, że no nie ma sensu go trzymać. Wolę go, wiecie, zacząć używać i zużyć, aniżeli miałby mi się gdzieś tam zepsuć, bo wtedy bardziej bym rozpaczała, niż jak go zużyję. Uwielbiam ten puder, ja już zużyłam kilka opakowań jego, kiedy marka była jeszcze na rynku dostępna. Natomiast no, ja go zużyję. Nie jest tak, że ja nie mam pudrów na zapasie. Faktem nie mam już takiego, ale to nic nie zmienia. No i słuchajcie, chciałabym... Sąsiedzi coś wiercą. Chciałabym bardzo także zużyć produkt w kamieniu, ponieważ jest to puder, słuchajcie, którego ja użyłam chyba tylko raz. Wygląda tak, o, tu ma w ogóle lusterko. Ale że ja w zeszłym roku w większości używałam tylko sypkie pudry, to w tym roku chciałabym chociaż ten jeden w kamieniu zużyć. Najlepiej byłoby dwa, bo ja mam jeszcze kilka innych pudrów. No ale ten wybrałam. Jest to Catrice Poreless Perfection Powder bezsilikonowy. Pojemność 9 gram. Uniwersalny kolor, tak tutaj jest napisane. Ultra delikatny puder, który ma poprawiać pory i delikatne zmarszczki, ma je optycznie zmniejszać. Ma idealnie matować i fiksować make-up. Zobaczymy, czy tak jest. Jak mówię, generalnie nie powinno być problemu. Mam nadzieję, że tak też będzie, że będę go mogła zużyć. Brązery, słuchajcie, starałam się, wiecie co, z niemalże każdej, chyba nawet z każdej kategorii wybrać coś, co będę chciała zużyć. Ja, jak wiecie, kilka miesięcy temu kupiłam sobie ten brązer w sticku z Fenty Beauty w odcieniu 01 Amber. I jest to stick, słuchajcie, którego używam za każdym razem, przy każdym makijażu. Wybaczcie za to chrapanie w tle, ale no... Słodkie, prawda? Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale nie mam serca go, wiecie, budzić tylko i wyłącznie dlatego, żeby przestał mi chrapać, czy robić podkład muzyczny, jak ja to nazywam. Ale to Miluś sobie chrapoli w tyle.
Wracając do tego bronzera, słuchajcie, tyle go zostało jeszcze po pełnym wykręceniu, już wykręcić bardziej się nie da. Ja go używam rzeczywiście przy każdym makijażu i uwielbiam go. To były naprawdę dobrze wydane pieniądze i cieszę się niesamowicie, że w niego zainwestowałam. Nie wykluczam tego, że jak jego zużyję, to zakupię ponownie. Natomiast no, jest to produkt kremowy, więc nie chciałabym, żeby się zepsuł. Jego powinno się w rok od otwarcia zużyć i myślę, że uda mi się przez... Kiedy ja go kupowałam? W październiku? Albo we wrześniu? Jeden z dwóch miesięcy. No myślę, że do tej pory uda mi się go też zużyć. A drugi bronzer, słuchajcie, jest to bronzer, który już ma dęko, bo ja robię też tak, że wymieniam często produkty, żeby właśnie sięgać w sumie po wszystkie. I tutaj mam produkt marki Kat Von D. Jest to Shade Plus Light Contour. Tak? Duo Effect Contour, dokładnie. To są generalnie produkty, które można wymienić. Tak prezentuje się opakowanie, jest przepiękne. Była taka duża paletka, potem porobili dodatkowo takie mniejsze. I tutaj mam, słuchajcie, zarówno bronzer, jak i puder. Pudru jeszcze nigdy nie używałam. Chciałabym zużyć bronzer. Jak ten bronzer zużyję, nie wykluczam, że w międzyczasie będę też potem puder sięgać i całkiem możliwe, że zużyję wszystko. Wtedy zobaczę w ogóle w międzyczasie, na pewno zobaczę na stronie Sephory, czy oni w ogóle wkłady mają, bo fajnie by było. No ale w każdym bądź razie jest to drugi bronzer, który zużyć bym chciała. Jeżeli chodzi o róże, słuchajcie, ostatnio przez przypadek zobaczyłam, że róż ten kremowy z Maka, który zużyłam w grudniu, którego używałam przez kilka ładnych miesięcy, wprowadziłam tak naprawdę do mojego projektu Zero w zeszłym roku w marcu, a skończyłam go w grudniu, słuchajcie, na koniec grudnia. To jest 9 miesięcy z tym, że właściwie 8,5 miesiąca, bo ja po drugiej połowie, czy w drugiej połowie marca wprowadziłam ten produkt, więc generalnie było to 8,5 miesiąca. Natomiast ja wiem, że ja latem go nie używałam, więc odejmijmy 2 miesiące. Wychodzi na to, że 6,5 miesiąca zużywałam mój kremowy róż z Maka. Ja zamawiając tamten róż, zamówiłam też inny róż. Jest on w odcieniu Blush Please. Ja mam go także dzisiaj na policzkach. I także ten odcień jest kremowy, słuchajcie. Tamten, którego zużyłam, był już pod koniec bardzo taki suchy, kruszył się już. Ten tutaj jest jeszcze mięciutki, wszystko jest z nim ok. Więc oficjalnie, słuchajcie, w styczniu wprowadzam do tego projektu ten róż i będę chciała go zużyć do końca roku. To będzie także róż, który na pewno na lato odstawię, dlatego że ja latem generalnie mało się maluję, ale jeżeli się maluję, to chciałabym zużyć Natasha Denona Duo Glow. Róż, który jest koralowy, jest świecący i który ma dęko. Róż, który ja, słuchajcie, ubóstwiam. Jego oryginalna waga to 10 gram, a w maku mamy 7,3 grama. Z tym, że to jest pudrowy produkt, a to jest kremowy produkt. Kremowe produkty zużywa się zdecydowanie dłużej. Rozświetlacz, słuchajcie, wprowadziłam tylko i wyłącznie jeden. Aczkolwiek wiem, że jestem w stanie zużyć więcej rozświetlaczy. W zeszłym roku zużyłam 3 albo 4 rozświetlacze, słuchajcie. Tak, ja używam dużo rozświetlacza, ja lubię rozświetlacze i w tym roku wprowadzam produkt z Kiko z limitowanej edycji Unexpanded Paradise. To był odcień 01 Light of Venus. Czy jest odcień 01. To była limitowana edycja, więc w tym wydaniu tego rozświetlacza się już nie dostanie. To jest rozświetlacz wypiekany, aczkolwiek, słuchajcie, możecie zobaczyć, ja już naprawdę go ładnie zużyłam.
Jeżeli uda mi się wypiekany rozświetlacz zużyć, to ja będę szczęśliwa. Tak swoją drogą, jeżeli też zakupiłyście ten rozświetlacz na wyprzedaży, bo ja go wtedy na wyprzedaży kupowałam, to sprzedam Wam takiego newsa, że to jest dosłownie dupe do rozświetlacza z Anastazji Beverly Hills Amrezy, którego ja też tutaj mam. One może na pierwszy rzut, ja Wam pokażę tak na szybkiego, nie wyglądają tak samo, bo różnią się, ale odcienie na twarzy, na skórze wyglądają identycznie. Także to takie małe info, jeżeli macie i nie sięgacie, a chciałybyście wiedzieć, jak Amrezy wygląda na skórze, bo Amrezy już nie dostaniecie tej pierwszej wersji w sprzedaży, to wyciągnijcie i zacznijcie używać. Ja go uwielbiam, ja go także dzisiaj mam. Popatrzcie, jaki blask daje. Kocham. Kolejny produkt, słuchajcie, to jest paletka ze Smashboxa. Boże, strasznie trudne słowo. Jest to paletka, którą ja bardzo lubię. Z tej paletki, słuchajcie, chciałabym zużyć koniecznie ten puder i ewentualnie ten bronzer, ale puder jest rzeczą, na której chcę się koncentrować. Ten rozświetlacz niestety jest dla mnie za ciemny, róż jest bardzo mocno napigmentowany, więc trzeba uważać. No i tutaj jest jeszcze taki produkt brązujący, po którego jeszcze tak naprawdę zbytnio nie sięgałam. Mimo wszystko będę chciała z czasem, nie w przyszłym roku zapewne, ale z czasem będę chciała też i te dwa produkty zużyć. Zostanie wtedy tylko rozświetlacz, którego, no, jeżeli już, to może na powieki będę używać, czy w kąciki oczu, bo on jest po prostu dla mnie za ciemny. Ale w tym projekcie skupiam się przede wszystkim na tym pudrze, który notabene ja używam, słuchajcie, do przypudrowania powieki. Tak, nakładam bazę i potem tym pudruję powiekę i sprawdza się rewelacyjnie. Kolejny produkt, którego planowałam i w zeszłym roku zużyć, i się nie udało, w sumie nie udało się tylko i wyłącznie dlatego, że nie sięgałam nie wiadomo jak często po niego. Jest to paletka Sultry od Anastazji Beverly Hills. Słuchajcie, moja paletka, jak możecie zobaczyć, jest już ładnie zużyta. Ten i ten cień, czyli tych pięć cieni, to są cienie, których nie zużyję, bo po prostu po nie nie sięgam. To nie są moje kolory i nie lubię ich. Natomiast ten cały rządek i ten rządek dotąd chciałabym zużyć do zera. Możecie zobaczyć, że tu już naprawdę praktycznie ten i ten są już zużyte. A w tym i tym mam już wygrzebane ładne dziury. Więc jest to do zużycia. Jeżeli to zużyję, to paletkę uznam za zużytą, pomimo że w środku zostanie 5 cieni. No ale są to cienie, po które ja w ogóle nie sięgam. To nie jest moja kolorystyka, dlatego i tak uważam, że jeżeli zużyję 2, 4, 6, 8, 9 cieni na 15, tak? 9, 10, 11, 12, 13, 14, na 14. 9 cieni na 14 to i tak jest bardzo ładnie zużyta paletka. Także w tym roku będę koniecznie po nią sięgać. Mam także, słuchajcie, zbliżamy się do końca, bo zostało jeszcze 5 produktów. Mam także mgiełki do, czy fiksery do make-upu. Ten jest w moim projekcie zero i mówiłam Wam, że go bardzo nie lubię. Bardzo go nie lubię, bo mam wrażenie, że mi ściąga skórę, że mi tą skórę wysusza. I tak muszę go zużyć, bo do 20.11.2002 powinno się go zużyć, generalnie od otwarcia 6 miesięcy, ale no nie wiem, czy w 6 miesięcy by mi się udało, chociaż całkiem możliwe, nieważne. Najważniejsze jest to, że ja tego produktu nie lubię i nie kupię go na pewno ponownie. Nie lubię atomizera, słuchajcie, bo ten atomizer, on nie rozpyla, tylko sika, po prostu taki strumień w twarz. Ja naprawdę z takiej odległości na długość ręki to rozpryskuję i dalej mi to sika prosto w twarz.
Nie lubię tego produktu, on jest w moim projekcie zero, więc będę go chciała zużyć i to jak najszybciej. A drugi produkt jest to także była limitka, która była bardzo nieudana. Od Rival de Loop Sweet Proof Oil Control Setting Spray Mid Cooling Effect i Aloe Vera. Jest to mała pojemność, bo 50 ml i to jest produkt, który zapewne będę używać w okresie wiosenno-letnim, kiedy moja skóra będzie się bardziej znowu przetłuszczać na okres zimowy ze względu na grzejniki, temperatury i tak dalej. Moja skóra się potrafi przesuszać, dlatego że ja mam skórę mieszaną w kierunku suchej, niestety. No więc, a na okres wiosenno-letni moja skóra więcej tego sebum wytwarza, bardziej się świeci, więc będę tego produktu raczej wtedy używać. Dokładnie tak. I ostatnie trzy produkty, słuchajcie, są to produkty do ust. Pierwszy produkt jest w moim projekcie zero i jest to produkt, który będę chciała koniecznie zużyć, zanim mi się zepsuje, dlatego że ja tą szminkę już mam chyba, nie chcę was kłamać, ale trzeci rok. Albo i nawet czwarty. Trzeci chyba. Ja ją kupowałam, podejrzewam, jeszcze na starym mieszkaniu w Chemnitz. Jeżeli się nie mylę. Jest to szminka od Charlotte Tilbury w odcieniu Pillow Talk. Mam dzisiaj na ustach. Co dziwi mnie w tym produkcie jest fakt, że on u każdego na ustach wygląda inaczej. U jednych dziewczyn wygląda bardzo tak, wiecie, codziennie. U innych osób wygląda bardziej różowo. U mnie wygląda na taki brudny róż, przynajmniej mam takie wrażenie. Dziwi mnie ten produkt. W każdym bądź razie tej szminki zostało jeszcze sporo. Ja powiem wam, że ja ją będę jeszcze miesiącami zużywać, ale zużyję ją w tym roku, choćby się paliło, waliło. I pozostałe dwa produkty, które także bym chciała zużyć, bo mam już je dość długo, są to dwie konturówki marki Trended Up. Nazywają się Contour and Glide Lip Liner. Jedna jest w odcieniu, żebym ja wiedziała, które to jest odcień, 420. To są konturówki, słuchajcie, wykręcane. Tej w odcieniu 420 zostało mi, nie wiem czy widzicie, tyle. Już wam zrobię swatcha. Bardzo ładne konturówki, bardzo ładne odcienie. O, tak wygląda odcień. Jest taki mój, można powiedzieć. Ja lubię takie odcienie. Dlaczego ja mam uwaloną rękę? No. A drugi jest w odcieniu 210. I jego jest chyba nawet więcej. Tak, zdecydowanie więcej. No, już wam robię swatcha. O, ten bardziej tak w brąz wpada. I to są dwie konturówki, które zużyć bym chciała, ta się chyba w ogóle nawet złamała, bo się nie chce wkręcać. Także tak, to są ostatnie produkty i tym sposobem mamy 22 produkty na 2022 rok, które chciałabym zużyć. Mam nadzieję, że nie przedobrzyłam i nie wybrałam za dużo produktów, których może nie zużyję. Jeżeli chodzi o update, słuchajcie, ja nie chcę mówić, że będę robić update co miesiąc, bo to nie ma sensu, bo ja nie będę wszystkich produktów używać aktualnie, ale będę robić co jakiś czas, co ileś tam tygodni, nie wiem, może co 3 miesiące, jakiś taki mały update, może będę wam we vlogach wspominać, jak mi idzie, na pewno update'y będą. Tyle, że po prostu wiecie, no nieregularnie, bo to nie miałoby sensu. Także kochani, to wszystko, muszę teraz te produkty z powrotem poukładać tam, gdzie być powinny. Dajcie znać, czy wy sami dla siebie też tego typu produkty, tego typu projekty prowadzicie, czy wybraliście sobie produkty, które chcielibyście zużyć i czy jest to więcej kolorówki, czy pielęgnacji. Ja się teraz z wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa.